się sobie w takie gry pograć. To my takie gry na dziś przygotowaliśmy. Każda gra kiedy oczywiście została zmodyfikowana na swój sposób, na nasz sposób. Tak, żeby była oczywiście zadowalająca dla waszego oka. Dokładnie. I żeby nam się działa trochę krzywda, bo to najbardziej lubicie. Więc myślę, że czas na pierwszą grę. A będzie nią Twister z pułapkami na myszy. I pamiętajcie, zostawiacie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał. No i tyle, no. Co mogę? Proszę was. Rozkładamy Twistera. Jedziemy. Nie no, widzowie, bierzemy się za rozkładanie Twistera. Prawdopodobnie taktyka będzie wyglądać tak, że oczywiście nie na każdym polu na Twisterze będzie znajdować się pułapka, tylko chyba co drugie. I oczywiście zasada jest taka, że jeżeli dla przykładu wypadnie nam, nie wiem, kolor czerwony prawa ręka i pułapka będzie się znajdować na tym kolorze, to nie można zrobić tak, że na przykład kładziesz paluszka tylko, żeby trzymać czerwonym, tylko już musisz włożyć bezpośrednio rękę, czy też stopę, pułapkę. To co? Zaczynamy! Twister przygotowany, pułapki gotowe i my też jesteśmy gotowi. Papier, kamień, nożyce. Raz, dwa, trzy. Do trzech. No jednego. To jest najłatwiejszy challenge tego dnia, od czego trzeba zacząć. Kręć. Lewa dłoń na niebieskie. Prawa dłoń na niebieskie. No to dobra. Lewa dłoń na czerwone. Kurwa, oderwał! Z lewa. Wiem. Prawa stopa na żółte. Nie, że burde. No ja będę spocony. Już ci nie dam kurwa wygrać, co ty myślisz? Prawa stopa ten. O! Ej! Pochaj p***e! Ej! Kurwa! Jaką on ma dużą dupę śmieszną taką, ja pierdolę ty. O. Prawa dłoń na czerwone! O nie rób pić! Prawa dłoń... Odrywa teraz prawa dłoń na czerwone. Okej. Okay. O k***a, źle zrobiłem, ale z***ałem, ty! Dobra, śpieciu, ja zjeb***, bo mam 120 kilo. Lewa dłoń na czerwone. Tu kładziesz. Dawaj. No nie rób mi k***o. Dawaj. Ale po co ty się... Ale coś, ja nie... Sekundy masz. Raz, dwa... Mi się dobrze wie***a. Ach. Trochę bolało. Takie mocniejsze na szury trzeba było kupić. Trawa stopa na zielone, Dino. O! Ale to jest. Prawa stopa na niebieskie. Ale to w palec boli. Ej, dobra. Ginold, prawa łapa na żółte. Prawa łapa na czerwone. Nie! Prawa łapa na czerwone. Prawa łapa na czerwone. Ja? Tak. Lewa ręka na zielone, Ginold. O kurwa, jak mi lewa noga wypadnie, to jest... Ale mi to się wbija, jebstwo, no. Lewa ręka na żółte. Prawa stopa na niebieskie. A to mi się wbija, nie mogę trzymać stopy, k***a. Lewa noga na zielone. O, k***a. Ty, dwa w jednym, breakdance, k***a. Freestyle Paryż 2023. Ej, ale mi się to wbija w stopę, k***a. Lewa dłoń na zielone. Ty. Mam. No to musi zmienić. Mnie nogi pochytany bolo. Jestem, pochytany jestem. Jestem gruby, bolą mnie nogi już. Prawa dłoń na niebieskie. Ej, ale mi się to wbiło w tą prawą stopę, k***a. Lewa dłoń na żółte. A cię, k***o, jedna a to żebyś miał, k***o. No, żebyś nie miał łokcia w długą stronę, jak w***a. Ale ci się wbija tamto. Lewa dłoń na żółte, bandura. Ej, oderwał, no, prawą, ale oderwał prawą, k***a, no. No co jest, przepraszam, nie znałem tej zasady, Prawa dłoń na żółte. Nie prostuj mi barku, śmieciu. Ej, ale mi się tam wbija w lewego palca, nie wytrzymam. Lewa dłoń na zielone. Prawa stopa na niebieskie. Ej, śmieciu, nie przygotowuj mi barku. Nie rób, kręć ty. No musisz zmienić stopę. Ej, ale mi się wbija. Prawa stopa na żółte. No. Ej! O, przegrałeś. Ej, ale on mnie pognął! Opalił go i przegrałeś. Ej, Madura! Łap! To wygrał? Ja. Przecież opaliłeś. Nie, bo ty mnie pchnąłeś. Dobra, to wygrałeś. Remis. Nie, wygrałeś. Nie, wygrałeś. Nie, remis. Nie, super zajebista gra. Nie, remis. Dobra. Ja przegrałem. Dobra, remis. Widzowie, kolejnym naszym challenge'em, który przygotowaliśmy, będzie to gra 5 sekund. Wszystko będzie polegać na tym oczywiście, że ja na przykład zadaję pytanie Patrykowi, daję czas, Patryk ma 5 sekund, jeżeli nie zdąży udzielić poprawnej odpowiedzi, trzech poprawnych odpowiedzi na pytanie, które zostało mu zadane, czy coś, co miał wymienić, za jego plecami stoi shooter. W roli shootera dzisiaj oczywiście bardzo dobrze znany i lubiany... Babka. Babka Łukasz. Najgorsze jest to, że oczywiście, jeżeli Patryk będzie dostawał, to nie będzie wiedział, w którym momencie, bo to może na przykład tu się strzelić od razu,
albo sobie poczekać troszeczkę go. Na gołe plerwy sobie ci działo? No tak, to będzie ryżnęło. I oczywiście w celu zabezpieczenia, żeby nikt nie został w potylicę i nie zachował się tak jak Patryk, mamy przygotowane kaski. Dobra, gramy w papierkami, nożyce. Kto pierwszy będzie zadawał pytanie? 3, 4. Ty k***wa chuj, przepraszam. Gotowy? Tak. Wymień 3 parki krajobrazowe. Park Tatrzański, Białowieski, Błogorzański. K***wa nie. Sraki k***wa. Ja odpowiadam. Ale swędzi jeszcze plecy od trawy. Dobra, dawaj, Bogusz, to będzie w kółkę. No, ale zepsuję ci łeb. No. Wymień 3 rzeczy, które są różowe. Parasol, buty i to. Od tego, od 5 sekund. No dobra, no. Parasol może być różowy? Nie, no dobra, nie zaliczamy. Nie, jest okej, okay, jest okej. Okay. Okay. Ale to, nie powiedziałem co to jest, tylko z licznik czasu. Jest okej. Okay. Ja przyjmę kulę dla brata. Nie. Gramy dalej, jeszcze będzie okazja. Wymień 3 rzeki poza granicami Polski. Dunaj, Nil i Amazonka. Jest. Nawet jak wpływa, no to jest, nie? Dzięki, Kuba. Gicio. Oj, Patryczku, szykuj k***a plecki, bo zalataj pepę! Oła! Rozgrzeweczka! Rozgrzeweczka! Ale w serio się szykuj! Wymień 3 prezenterów sportowych! Turski, Kanioski i... I koniec! Dobra, czekaj! Ale mu wypierdolę! Aż mi ręka drgnie! Dobrze, 1-1. Wymień 3 zioła. Prowansalskie, no. Basylia i chup, chup, chup. Maria, debilu. No w sumie minęło. Raz. Minęło. Takie to jest głupie. Skupcie się na tym, bo to idzie w tej grze. Ale mnie chup dusiło. Wymień 3 słowa, które kończą się na owy. Kolorowy. Nowy. Ten, jeszcze raz. Leci. Uważaj. Ej, ale to jest taki krypul. Przyszywa. Pozbieramy. Teraz pamiętaj, że to jest rozrzucone po mapie i musisz podbiec, podnieść i masz pytanie. Ale masz k***a tutaj na prawym, na ołe. Siadaj. Ja biorę pytanie. Ty k***a, nie czytaj. No bierz to. Wymień 3 tytuły piosenek Michael Jacksona. Thriller. K***a, Smooth Criminali, ch***wie. Ile ci ma? Mówkę głosu, tańczy dla mnie, la. Ale jesteś tu jebez oczy zielone. Billie Jean, Thriller. Oszalałem. Pytanie numer 4. Tak. Freestylowałeś kiedyś. Tak. To będzie z rapu. No. Wymień 3 słowa, które rymują się ze słowem smok. Krok, cmok, krok. Bok. 2 razy krok powiedział. No powiedziałem bok. Ale zdążył bok teraz przed końcem. To powiem przyjąć teraz kulę. Daty, do rapera starego hopie. Dawaj, breakdance, b-boy. Dobra. Wow. Dobra, bierasz to? Dobra, biorę to. Trochę podniósł kryglem, k***a. Wymień 3 wyspy na Bałtyku. Jak był sam w lesie do Sheratonu, chciałeś? Ból przewiesz, przetrawiam. O, dobra, Patryk, siadaj. O której bym tu wylusował? A, weźmy to. Nie wiem, o co chodzi, ale znowu twoja kategoria. No. Geografia. Wymień 3 kraje z dostępem do Morza Czarnego. Ukraina, Rosja, Mołdawia. Bu. Trafiłem? Czy Turcja jednak? A łopatka! K***a boli. Aż sprawdzę, Morze Czarne. Nie, to chyba trafiłem. Turcja, Ukraina, Rosja, tak. Myślałem, że Mołdawia ma trochę kurwa tego, ale nie ma. Okej. Mołdawii mało brakuje, no. No ale powiedziałem Turcję. Okej, mu pytania gdzieś tam. Nie szukaj, tylko bierz pierwsze lepsze. Ej, no wraca z tobą, no i czyta. Wymień 3 zespoły rockowe.
Queen, AC/DC i Twistery. Tyle, ostatnie. Ostatnie. Dobra, no tak. Ale wybieraj. I usiądź. No to twoja kategoria, matematyka. Tylko się skup. No. Wymień trzy liczby, których suma wynosi 60. 23 i 13, 27, 13, 50, 10. Zło w ogóle. Podajcie na mojego Instagrama, tam będziecie mogli wszystkie obrażenia Bandura w tym kartę. Kończymy. Widzowie, nie róbcie tego w domu. My jesteśmy oczywiście wytrenowanymi kaskaderami, ale wy nie grajcie tak sobie, grajcie sobie normalnie. A teraz przechodzimy do głównej gry dzisiejszego odcinka. Matura ma 2 IQ, stary. A zaraz zobaczę, co to będzie. Widzowie, i główny gość naszego programu, czyli gra bardzo dobrze wam znana. Jenga. Jest to Jenga, ale klasycznie nie może być to zwykła Jenga. Jak widzicie, Jenga znajduje się w żeliwnym pale, w żeliwnym palenisku. A do czego jest palenisko? Do palenia. Do palenia. Pan zapałka poleje rozpałkę i podpali. I będziemy grali w Jengę, która płonie. Zasady gry są następujące. Kto zrzuci po prostu Jengę, ten przegrywa. Nie ma żadnych wyciągania plotków. Trzy rundy. Nie ma liczenia, mamy 3 Jengi, 3 rundy. O, ale gęsty. Gęsty, k***. Nie, dobra, nie chłopie, tyle, bo to przecież spłonie od razu. K***wa, debilu, co opas co zrobił? Płonie. O, k***wa. Widać ten ogień w kamerze w ogóle? Za mało tego ognia widać. No, musimy iść do... Idziemy, przenosimy się. Przenosimy. Widzowie, przenieśliśmy się do garażu. Oczywiście żaroodpornego utuszola w domu, ponieważ nie było widać tego płomienia, było za jasno, wiatr wiał. I myślę, że to będzie dużo lepiej. Tu będzie bezpiecznie. Zapraszam. Panowie, Jenga! Jedziesz! 3-4! Pamiętaj, że klocek też się będzie pał, jak go wyciągniesz, nie? Klocek się jara. Jara się, wyciągaj go! Wyciągaj go! Dobra, to możemy sobie pomagać z dwoma rękami, bo to i tak jest hardcore. Pali się, no nie wyciągaj. Na górę odłóż. Tu trzeba dolać. Bo trzeba odłożyć. Dobra, dolewaj. No dobra. No fajnie dalej, gratuluję teraz. Dziękuję! A ja? A jak? Bo spalić chatę. Ej! Tu się jara, no co to robisz? Gdzie? Tu już. O tak. Gdzie się pali? No! Z ruchem, ej! Poszedł! Ja się wypala. Dobra, do góry. Dobra! Pan, to jest mi na pewno nie ty, kurwa. Gratulacje, 1-0, jeszcze dwie rundy. Runda druga! Ja zostałem zwycięzcą oczywiście pierwszej rundy. No to jedni! Zaczyna przegrany? Fire in the hole! Let's go! No let's go! No tak! Ole, dałeś dobrze, Tusi. Dał dobrze, Tusi. Ej, co to było? Słyszysz, zajęło cię od razu! Ponący, kurwa. Dawaj, tempo. O! Dobra, gram. Jara się, jest dobrze, Patryk. Nie jara się. Bo to jest... debilu, ja ręce tu trzymam! To jest wklejone. O! Ej, no nie gasz! No co, k***a, piasek kleś... Dobrze! Ja pierdolę, co za ludzie! Z tego poziomu nie możesz. Tu się palą śmiecie! Ej, włosy komuś się przypaliły. Mi. Jarałem się właśnie, paznokcie. Tu masz klocek do wyciągnięcia, widzę, k***. No ten, jo, widzisz? Umiesz Jengę grać? Penru, od razu, jeden! Chcesz bołać paznokcie? Ty! Wyciągasz. A który? Który? Co ty robisz? No sam ci się chce wyciągnąć, ty! Ale nie chcę, się obalił! Nie mogę. Dobrze, masz go. No chwyć go! Iść! No dawaj, pa! Idź! Idź, nie lepiej. Rzuć tą jego Patryka. Kto to się wytrzyma? No nie rób to. Dobrze. Na górę! A już się kiedyś kurwa krzywdę zrobię, tak? Dobrze, Jenga się trzyma. No Patryk, jak to było? Dalej!
zjebane. Jestem zjebany jak kur. Trzecia runda, widzowie, ja wygrałem 2-0, ale jest to bardzo, bardzo, bardzo fajna zabawa. Bardzo nam się spodobało. I gramy dzisiaj cały dzień. Zwłaszcza dzisiaj. Oho. Dobra. Ała! Podpalaj mnie to. Fajne to, że jak wyciągasz, od razu jest po. I płomień w środku się pojawia. Podpalaj mnie to. A. O, Dawid. O. Oho. Aha. Pięknie. Ale go już palce nie, bo to jest debil. On już ma tak zdierane palce, że go nic nie boli. Pa, kładzie se palącą jęgę i jaki jest plan? Wyjąć klocek. Okay. Ten. Oj, chyli się coś tutaj. Chyba tutaj wieża runie zaraz. A! Ale, ale oho, dobry klocek się. Dobro. Się teraz zapali. Dawaj, dawaj. Ale jest ładnie polana tutaj twoja. Pięknie. Dobrze, o. Dawaj, wyciągaj to. Kurwa. Gini McLaren, kurwa. Ty jesteś z OSP, kurwa? O, elo, elo, elo. Pięknie. No dalej, go gasi mnie. No jak to, jak to paś? Tak to nie. Czekaj! O! Dolewamy. Ale je, Patryś, ale to pierdolę. Oj, kurwa, to nie ma już roboty. Ale wiesz, co jest najlepsze? Że jak to wyciągniesz, to mi wyciągniesz też klocka. Oho, Patryś. Oj, chyli się. Trzeba dopalić. Oj. Uważaj, jest, uważaj. Jedziemy! Jezu. Ale fajnie, że masz jeden punkt. O! Ej, dobra. Kręcę normalnie. Gdzie ja jestem? Widzowie, nie grajcie tak w jęgę. Przypominamy, żebyście nie wpadli na taki głupi pomysł. Widzowie, bardzo serdecznie. Jaka jest kara? To były ekstremalne gry planszowe, edycja. A to ja bym to od razu zrzucił, jakby nie było kary. Ekstremalne. Ekstremalne gry planszowe. Planszowe, gry zabawowe. Widzowie, łapka w górę, subskrypcja tego kanału i widzimy się w kolejnym odcinku. 3, 2, 1, 2. No. Teraz odcinek z ostrą amunicją? To też by było fajne. Tylko oni chyba nie mają jaj, żeby coś takiego zrobić. Fajny odcineczek, no.